Temat kursu: zasady postępowania administracyjnego. Moduł: stadia postępowania administracyjnego. Temat: moment wszczęcia postępowania administracyjnego. Dzień dobry, zapraszam. Co panią do mnie sprowadza? Witam. Mój sąsiad postawił garaż na terenie, który należy do mojej posesji. Chciałabym, aby Urząd Gminy rozpatrzył tę sprawę i doprowadził do oddania mi mojej ziemi. Nie wiem jednak, jak to powinno się odbywać, aby to było zgodne z prawem. Pomogą nam tutaj przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ponieważ reguluje on postępowanie ogólne organów administracji publicznej w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Proszę zobaczyć. Artykuł 61 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mówi, że paragraf 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Paragraf 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. Paragraf 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej. Paragraf 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Co w takim razie muszę zrobić, żeby wszcząć postępowanie przeciwko niemu? Wszczęcie postępowania administracyjnego następuje na wniosek strony lub z urzędu. Pani jest w tym przypadku stroną. Musi pani złożyć u mnie wniosek o rozpoczęcie takiego postępowania. Dzień wpłynięcia wniosku jest jednoznacznie dniem jego rozpoczęcia. Proszę zobaczyć, jak wygląda przykładowy wniosek. Dobrze, w takim razie złożę wniosek jeszcze dziś. Ale czy to wystarczy? Co będzie działo się dalej? Od dnia dzisiejszego organ administracji publicznej ma miesiąc na załatwienie tej sprawy i wydanie decyzji administracyjnej. W tym czasie przedstawiciel urzędu na pewno zjawi się u Państwa, żeby zebrać wszelkie dowody. W tym przypadku mogą to być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych czy też oględziny. A czy będę mogła uczestniczyć w takim dochodzeniu dowodowym? Oczywiście strony muszą być poinformowane o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu oraz przysługuje im prawo do uczestnictwa w takim dochodzeniu. Jeżeli udowodnimy, że sąsiad zajmuje naszą działkę, to czy będę musiała zlikwidować swój garaż? Po przeprowadzonym dochodzeniu zostanie w sprawie wydana decyzja administracyjna, która rozstrzygnie sprawę i jeżeli zostanie udowodniona wina, na mocy tej decyzji sąsiad będzie musiał zlikwidować garaż. Czy taka decyzja ostatecznie kończy postępowanie? Oczywiście stronie przysługuje prawo do odwołania w ciągu 14 dni i wówczas wykonanie decyzji zostanie wstrzymane aż do ponownego wyjaśnienia. Proszę zobaczyć, to jest wykaz terminów, jakie obowiązują w urzędach przy załatwianiu spraw administracyjnych. Dziękuję panu za wyjaśnienia. Teraz już wiem, jak załatwić tę sprawę. Proszę bardzo. Może zostawić pani u mnie wniosek i już dziś zacznie liczyć się termin załatwiania tej sprawy, a o kolejnych krokach urzędu będzie pani informowana. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.